Procedowania projektu uchwały druku nr 2. To jest projekt uchwały zarządu w sprawie, projekt uchwały zarządu w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok. Tak jak Państwu wcześniej mówiłem, projekt jest tożsamy z projektem przyjętym, z uchwałą przyjętą przez Radę na koniec poprzedniego roku bez przyjętego budżetu. Nie ma Państwo radnych tego? Proszę Państwa, my przeczytamy każdy poszczególny projekt. Jest to same z przyjętą wcześniej uchwałą. Dostajemy, proszę Państwa, cała kwota do dyspozycji Rady na utrzymanie Rady to są 34 tysiące złotych. Składka, zaproponowaliśmy tak. W paragrafie 41 dzisiaj składka na ubezpieczenia społeczne, w związku z tym, że nie mamy, nie dajemy umowy żadnej, jest kwota 0, na fundusz pracy też 0, wynagrodzenia bezosobowe 0, zakup materiałów i wyposażenia 16 800, zakup energii 4 000, zakup usług remontowych 2 000, zakup usług pozostałych 6 500, opłata na zakup usług telekomunikacyjnych i świadczeń w ruchomej publicznej sieci, nie, bo to jest publiczne, czyli na telefony komórkowe. My nie mamy, proszę Państwa, telefonu komórkowego służbowego. Tutaj wszyscy posiadamy swoje telefony, łącznie z pracownikiem, jeżeli chodzi o telefony komórkowe. Mamy, płacimy za to jako stacjonarne 0. Opłaty z tyłu za usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnych, czyli to, co mamy tutaj, telefony stacjonarne 4000 zł. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyzy na analiz mamy 0 i podróże służbowe krajowe 700 zł. Przy każdym z tych podróży można zakupujemy bilety autobusowe. Nie możemy zrobić takiego rozwiązania jak kiedyś, czyli karty. Musimy zakupić, żeby pani Basia mogła jechać do, a jeździ faktycznie codziennie na Plac Wszystkich Świętych i korzysta tylko z tego pracownika, nie korzystają tego ani radni, ani członkowie zarządu, czyli to są notatki radni, tylko to jest dla pracownika na podróże służbowe. Otwieram dyskusję. Planujemy, proszę Państwa, w tamtym roku udało się zmodernizować jeden komputer, planujemy zmodernizować następny komputer plus laptop pod jednym warunkiem, że Skarbnik Miasta, mimo tej przewidzianej kwoty, że Skarbnik Miasta nam puści te pieniądze do realizacji. Bo oprócz tego, że mamy je zapisane, jeszcze musi Skarbnik Miasta wydać zgodę na zakup tej dzielnicy. Jest kontrakt sygnatura. Proszę bardzo. Zakup usług pozostałych. Pani Basiu, pozostałe, co to jest na tego paragrafu, bo my to kiedyś analizowali ostatnio, no, znaczy nie ostatnio, ale też nie do... Ale to nie będzie podać na fakta. Ja myślę, że to są przede wszystkim, to jest tak, wynajęcie, proszę Państwa, tego dystrybutora z wodą na wodzie. To są usługi pozostałe. Wiem, że sprzęty, bo tak, zakup energii to jest raz, ale usługi remontowe, a już mamy zakup, my proszę Państwa tutaj płacimy czynsz. Od tamtej kadencji płacimy czynsz i płacimy nieduży, ale płacimy czynsz. W związku z tym to są usługi, które nas obciąża za media Urząd Miasta Krakowa. Zabierać śmieci do góry. Pójdą w górę. No tak jak mówię, czynsz, który płacimy do biura obsługi urzędu, śmieci, które tam bierzemy częściowo w tym udział. No ja myślę, że jeżeli chodzi o koszty utrzymania, znaczy o koszty, które płacimy, to są 4000 zł. Wróć 6,5 tysiąca złotych za całość, łącznie z dystrybutorem, z tymi innymi rzeczami, to nie są duże kwoty, bo to wychodzi, proszę Państwa, na 12 miesięcy niecałe, to byłoby, no niecałe 600 zł. Proszę? No woda, tak, mówiłem bardzo. I wodę, którą nas obciążają proporcjonalnie w publikacji i ta woda, która tu jest w dystrybutorze. Także i to jest jedyna, czy jesteśmy jedyną dzielnicą, która jest w budynku Urzędu Miasta. Czy coś jeszcze? Jakieś propozycje? Dziękuję. W związku z tym przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu nr 2? Przepraszam. Opinia komisji rewizyjnej. Pan się izje upomina, panie Jacku. Mówiliśmy coś tam. To formalność, ale nic się nie zmieniło od 24 września. Dziękuję. Ja przepraszam, że pana Jacka tutaj tak, bo jest statutowo wymagana opinia komisji rewizyjnej. Przepraszam bardzo. Teraz możemy w sposób taki już czysto formalny przystąpić. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały według projektu nr 2 w sprawie przyjęcia planu szeroko finansowego na 2013 rok? Dziękuję. 19. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.